ruszamy w drogę w imię Boże. Dzisiaj na kościele w parafii na Woli Białej Podlaskiej spotykamy pielgrzymów, którzy za moment udadzą się w pielgrzymkę na Jasną Górę. Jest na niej również pani Marzena z Janowa Podlaskiego. Dlaczego dzisiaj spotykam panią dzisiaj i czy idzie pani pielgrzymce? Tak, wybieram się. Nie wiem, ile dni dam radę przejść, ale nastawiam się, że uda mi się przejść całość. I 14 sierpnia zobaczę Jasną Górę. Jak się przygotowują pielgrzymi do tego, żeby pójść w tą długą drogę? Przede wszystkim trzeba chyba się nastawić psychicznie, bo jednak jest to duży wysiłek wyjścia ze strefy komfortu, ciepłego łóżeczka swojego. A ja miałam okazję iść w tamtym roku do Wilna 10 dni, więc ja już wiem, jak to wygląda, że jednak jest to duży wysiłek psychiczny, ale też fizyczny dla organizmu. Co jest w plecaku? Przede wszystkim coś do picia musi być. Na początek z dwie kanapki. No, podstawą to dobre buty i czapka na głowę. Przeglądałam w Google Maps trasę, którą będę szła. Jest bardzo fajna strona zorganizowana Pielgrzymki Podlaskiej, gdzie każda grupa sobie może dokładnie zobaczyć każdego dnia, jaki odcinek będzie szła, gdzie będą noclegi, także jest bardzo fajnie przygotowane. Czego życzyć, po drodze? Pogody? Rozwoju duchowego. Pogody i pogody ducha. I pogody ducha. Sławek, ty tak jak się obserwuje od kilku już lat, kilkunastu, jesteś orędownikiem tych pielgrzymek, nawet tych pielgrzymek ekstremalnych. Dzisiaj spotykam Cię na pielgrzymce z Białej Podlaskiej do Jasnej Góry. Jak oceniasz to wydarzenie? Jak trzeba się do tego wydarzenia przygotować? Ilu jest uczestników? No i Ty w służbie, widzę, technicznej. Tak, w tym roku w przemarszu, tak jak w poprzednim roku. Chodzić już trochę mniej mogę niż zwykle, no ale... A może inaczej, nie ma chętnych po prostu do tej służby, więc trzeba wspomóc. Jak się przygotować? Trzeba wziąć plecak i iść i zawierzyć. Jak ktoś chce iść, to anioły poniosą, także warto spróbować. Służby techniczne to bardzo odpowiedzialne zadanie. Troszkę tak. Zdarza się pokrzyczeć na uczestników? Staramy się tego nie robić. Jakie są najważniejsze komunikaty, których warto słuchać? Że wstajemy, zakładamy buty i wyruszamy, no bo jak się przyśpi, to później trzeba biec za grupą. A to tak trochę dla zmęczonych nóg jest mało przyjemne. Dzisiaj jak wyruszacie? Wyruszamy za chwilę, za parę minut pewnie. Pierwsza grupa 9B, teraz zmieniły się numery grup, prawda? Już nie jesteśmy dziesiątki, jedenastka, tylko 9 i 9B, więc rusza grupa brązowa, 9B, później rusza grupa 9, czyli połączone grupy bialskie pozostałe. Jak trasa? Tutaj chociaż ta początkowa do pierwszego przystanku? Początkowa ogólnie, znaczy Janówka pierwsza, ogólnie idziemy do Drolowa. Dzisiaj taki, miejmy nadzieję, spokojny, 20 parę kilometrów etap. Nie powinien, wszyscy odprowadzający dadzą radę dojść za nas. Czego mam życzyć? Troszeczkę pogody, ale przede wszystkim błogosławieństwa z góry. Żeby wszyscy dali radę z małą ilością bąbelków, żeby była zaliczona pielgrzymka. Szczęść Boże, kogo spotyka na pielgrzymce? Wprowadzamy grupę 9B do skrzyżowania. Do skrzyżowania. Wszystkiego dobrego. Niech ich nogi nie bolą. Niech mają radość z tego, co zaniosą do Częstochowy i wysłuchamy ich nogi. Jak należy się przygotować do takiej pielgrzymki? Najbardziej potrzebne przygotowanie duchowe.
natomiast potrzebne jest też i przygotowanie cielesne. Nogi mogą nas boleć i przygotowanie do tego, żebyśmy to potrafili przyjąć i ofiarować Bogu. Czego życzymy pielgrzymom? Żeby doszli, żeby zobaczyli, że pewne rzeczy mają sens nawet, kiedy są bardzo trudne i wymagające. Blisko, blisko, dobrze.